Siemano, z tej strony Patryk Raven. Rozpoczynamy 11 dzień lata z gry Stardew Valley. Jak widzimy, dzisiaj jest festiwal Luau. Zerknijmy sobie jeszcze najpierw na początek do telewizji. Raport pogodowy Fortune Teller dzisiaj nas przejają. Jutro będzie słonecznie. Natomiast co się dowiedzieliśmy ciekawego, to zaczynając od jutra pojawia się na plaży niespotykana ilość muszelek i różnego rodzaju rafy koralowej na plaży. Dlatego warto po prostu chodzić i zbierać, żeby mieć dodatkową gotówkę. To jest bardzo ciekawa porada, z której skorzystamy już w przyszłym odcinku. Z ciekawości pójdziemy jeszcze dzisiaj zobaczyć, czy coś się tam pozmieniało. Wczorajszego dnia dostaliśmy również maila, że na festiwal Luau wypadałoby pozabierać jakieś ciekawsze towary. Dlatego pozbieram wszystko, co mam złote. Srebrne też. No nie wiem, czy to wystarczy. No nie mam nic cenniejszego. Mogę wziąć... Dobra, wezmę tylko to. Nic więcej przy sobie nie mam. Przejdę się do Blacksmitha. Na pewno nie mam więcej geod. Wydawało mi się, że miałem. No ale nie mam. Wezmę jeszcze nie to. Nie Earth Crystal, tylko ametyst. Z tym się udamy do Blacksmitha. Go to town. To jest zamknięte. Aha. Wejdziemy na bus stop i klasycznym wejściem wejdziemy do miasta. Gdzie się wszyscy znajdują? W swoich domkach. Nie wiem, gdzie się zaczyna ten Luau całe. Festiwal. Na pewno nie w mieście. Może na plaży? Nie pamiętam, nie doczytałem maila i teraz... Na plaży, okej. Wygląda ciekawie. Tutaj mamy jakieś potańcówki. Mamy jakiegoś... nowa postać. Governor. Ciekawa okazja odwiedzić Stardew Valley. Gościu musi porozmawiać, żeby wykupić sobie jakieś wakacje. Okej. Jeszcze nie rozpoczynamy. Najpierw się rozejrzyjmy. Tutaj tańczy mąż z żoną. Tutaj sobie tańczy Emily, która nie odpowiada na nasze, powiedzmy, pogaduszki. Vincent nie jest dobrym tancerzem, jest wręcz przeciwnie znudzony. Hayley, coś tam inna rzeka. Idealna pogoda. Sam, nic ciekawego. Abigail, ona woli oglądać morze niż integrować się z pozostałymi. Widzimy również maga. Widzimy Williego. Z Willim chętnie porozmawiamy. Bierzesz jakiś oddech. Wiadomo, że to nie o ten sens chodzi. On wolałby łowić teraz niż spędzać czas na tym całym festiwalu. Sprawdźmy jeszcze, co u maga. Cyk, 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 cyk. Coś jest tam, nie wiem, co to było za słowo dziwne. Też nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Zerknijmy jeszcze do Shane'a, który pewnie spija alkohol. Clint, gaz. Okej, coś mamy wrzucać do zupy. Darmowy bufel, zajebiście. Whisky. Każdy lubi whisky. Kto nie lubi whisky? Tutaj jest kto? Jody.
Nie widzę jeszcze Lee. On by tylko żarł. Zapomniałem o twoich urodzinach, sorry wielkie. Linus się tutaj dożera do czegoś. Powoli opieka. O, popsuli mostek. Ty nie podrywaj mi tu kobiety, ty. Chociaż Penny. Penny super, ale no... Jest Lia, tu siedzi. Tutaj powietrze jest troszkę chłodniejsze, okej. Tak, dla mnie jest to troszkę zmęczący sezon, jest trochę pracy. Elliot to dupek, nie lubimy go. Zobaczymy, co jeszcze ma do powiedzenia. No okej, wrzućmy coś do zupy. Wrzuciłbym jedno to. I tylko to mogłem wrzucić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozpoczynamy. No, drodzy przyjaciele, czas rozpocząć ceremonię. Wrzuciliśmy wysokiej jakości składniki do zupy tym razem. Obyśmy nie żałowali dzisiejszej imprezy. Czy mogli mieć honor i spróbować zupy. Czekam na to cały rok. I próbuję i... Ja dodaję ostrą paprykę, zobaczymy. A, zwykła średnia zupa. A, nic specjalnego. Szkoda, nie udało się. Wow, a success, ale zupa była zwykła. No okej, no szkoda. Zły składnik dałem, nie wiem co powinienem tam dodać. Dałem ostrą paprykę, prawdopodobnie powinienem dodać sweet pea albo... Nie mam dla tego pojęcia. Zróbmy z fasolki to coś. Nie, 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 ta skrzynka. Tutaj powinniśmy powrzucać wszystkie nasze towary. Pozbierajmy to jeszcze na koniec. Dwarf scrolla również. No i co mogę powiedzieć? No, odcinek jest zdecydowanie za krótki. Jedyne co mogę poradzić na tą niefrasobliwość, to po prostu iść chwilę połowić nocną porą, co by przedłużyć ewentualnie odcinek. Zobaczymy, czy złowimy coś specjalnego. A chyba nawet mamy w fish bundle, fish tanku, night fishing bundle, ok, ale mamy też... A, to już złowiłem. River fish bundle, tiger trout, to jest tylko jesienią do złowienia. Więc przejdźmy się tutaj pod dom Lee. Albo nie, idziemy na ocean. A ty co tu siedzisz po ciemku? Tak, nie rozmawiaj z nieznajomymi. Jak najbardziej, może Lia będzie zainteresowana pobytem. Zamknęła drzwi, nie wejdę w nocy do niej. Szkoda. Nie, 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 jest 11:30. Trochę za późno, żeby z oceanu zapierniczać do nas na farmę. Dlatego połowimy sobie w tym miejscu. Przez krótki czas widać, że już jesteśmy zmęczeni. No cóż, są długie, krótkie odcinki. Bywa i tak. Nowy rekord w Brimie. Złota gwiazdka, super. Powiedzcie mi, co trzeba wrzucić do tej magicznej zupy, aby ona była zarąbista? Ja przed
Przed wydarzeniem nie sprawdzałem tego, więc nie wiem. Stąd mój błąd. Nie udało się zrobić wielkiego show. No, to będzie Brim kolejny. Dawno żadnego skarbu nie mieliśmy, czab. Jest pierwsza. Ostatnia rybka i biegniemy do góry. No dawaj, bierz. Coś trzeba sprzedać, no jakoś trzeba zarabiać na życie. Pike. Pike dzisiaj był znośny. Nie wierzgał za bardzo. Przebiegnijmy się do kopalni, do skrzyneczki. Jest pierwsza 30, zaraz będzie pierwsza 40. Sprzedajmy to, co zebraliśmy. Pierwsza 40 i wbiegamy już do łóżeczka. Bardzo krótki odcinek. No niestety, tak już bywa. Było kilka długich. Mamy 600 golda. Salmon Berry Jelly 60. Zawsze to jest coś. Frozen Tear 150. No i tutaj złowienia z Pajkana mamy najwięcej. Prawie 200 golda. No cóż, dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam Was już do 12 dnia lata w następnym odcinku. Hej!